Nie ma naturalnej istoty bez energii, ani energii bez istoty. Raczej rozpoznajemy istotę z powodu energii. Energię objawiającą istotę i o niej świadczącą. Nikt nigdy nie widział istoty Boga, lecz dochodzimy do wiary w istotę z powodu energii. Święty Grzegorz Palamas jest postacią znaną właściwie głównie w środowisku teologów i myślicieli, ostatnio coraz bardziej także filozofów współczesnych, którzy zaczynają coraz częściej nawiązywać do jego doktryny. Kim więc był ów człowiek, który zdobywa właściwie sobie wraz z upływem lat od jego śmierci coraz większą popularność? Nazwisko Palamas wskazuje, że pochodził z rodziny bardzo znacznej w Bizancjum, prawdopodobnie arystokratycznej, i w młodym wieku został mnichem na Atosie, gdzie przez szereg lat praktykował ascezę bardzo surową, a żeby stamtąd zostać powołanym na jedno z najbardziej prestiżowych stanowisk w ówczesnym państwie w Bizancjum, mianowicie na arcybiskupstwo w Tesalonice. Od XII wieku w Cesarstwie Bizantyńskim niesłychanie rozwinął się nurt hezychastów. Hezychia to po grecku cisza, wyciszenie, spokój, milczenie, uspokojenie. To bardzo szerokie pojęcie, w którym można wiele pomieścić. Hezychaści byli mnichami, którzy stworzyli całą szkołę religijności. Kiedy mówimy o hezychastach, trzeba pamiętać o tym, że nie był to nurt tylko i wyłącznie zamknięty w klasztorach. Oni byli chętnie słuchani przez ludzi, byli nauczycielami modlitwy wielu prywatnych, praktykujących prawosławnych, miało takiego swojego mistrza hezychastę, stąd ich ogromne oddziaływanie. Hezychaści uważali, że w trakcie modlitwy Jezusowej, w trakcie intensywnej praktyki tej modlitwy, człowiek może przeżyć doświadczenie światła. To światło jest z jednej strony objawieniem boskich energii, doświadczeniem tych boskich energii. Z drugiej strony, co hezychaści bardzo mocno podkreślali, jest doświadczeniem światła taboru. Tego światła, które zobaczyli trzej apostołowie wybrani przez Jezusa Chrystusa, którzy podążyli za nim na górę Tabor, byli to święty Piotr, święty Jan i święty Jakub. Jezus Chrystus przemienił się na górze, pojawili się dwaj prorocy, Mojżesz i Eliasz, i właściwie całą tą przestrzeń wypełnił blask. Szaty Jezusa Chrystusa się zamieniły w świetliste. Zaczął emanować jasny blask słońca z jego twarzy. I to wszystko sprawiło, że przemienienie Chrystusa na taborze stało się takim archetypem doświadczenia mistycznego w świecie bizantyńskim. Pojawiła się w ówczesnym świecie pewna kontrowersja, pewien spór dotyczący istoty tego, co apostołowie ujrzeli na taborze, a co w języku teologicznym nazywamy światłem taboru. Otóż na wschodzie pojawił się Grek z południowych Włoch, z Kalabrii, Barlaam z Kalabrii, który już pozostawał pod bardzo silnym wpływem myśli scholastycznej. Uznał, że to, co dzieje się na Atosie, jest straszne. Mnisi głodzą się prawie na śmierć i w takim stanie mają jakieś wizje. To są wizje wywołane wycieńczeniem organizmu. Barlaam był głęboko przekonany, że w tej rzeczywistości człowiek nie może zobaczyć Boga, że Bóg jest bytem, używając języka filozofii, całkowicie transcendentnym, jest absolutem niedostępnym. Według maksymy prawosławnej o rodowodzie starożytnym Bóg stał się człowiekiem, żeby człowiek mógł stać się Bogiem. Bardzo trudno wyjaśnić, o co tak naprawdę chodzi. I Grzegorz Palamas, który także odwołał się do tego właśnie stwierdzenia, podał taką interpretację, która w prawosławiu od jego czasu aż do dzisiaj jest obowiązująca.
Przede wszystkim, żeby zrozumieć tę interpretację, trzeba odwołać się do rozróżnienia, którego dokonał. To rozróżnienie mówi z jednej strony o tym, że w Bogu jest taka przestrzeń niedostępna ludzkiemu poznaniu. Ta przestrzeń nazywa się Uzija, to tłumaczy się jako istota Boga. W językach nowożytnych pojawia się również określenie boskiej esencji. I kiedy Palamas opisywał Uziję, to używał przede wszystkim sformułowań teologii apofatycznej, czyli negatywnej. A więc mówił o tym, że nie da się ani poznać, ani zobaczyć, ani odczuć żadnym zmysłem, w jakikolwiek sposób dotrzeć do tego, czym owa Uzija jest. Natomiast energie są świetlistą emanacją, jaśniejącym blaskiem, który emanuje z tejże właśnie ciemnej przestrzeni, boskiego obszaru niepoznawalności. I właśnie te energie są kreacyjną mocą Boga. Gdy Barlaam zakwestionował możliwość kontaktu człowieka z Bogiem, właściwie zakwestionował istotę chrześcijaństwa. Istota chrześcijaństwa dotyczy bowiem wcielenia Chrystusa. Jeżeli Bóg wcielił się i stał się człowiekiem, to znaczy, że nie istnieje jakaś nieprzekraczalna granica pomiędzy materią a Bogiem. Oznacza, że Bóg, przyjmując na siebie ciało, pokonał wszelkie granice istniejące między człowiekiem i Bogiem. Syn Boży zatem stał się człowiekiem, by pokazać, na jakie wyżyny można nas podnieść, by będąc jednocześnie Bogiem i człowiekiem, stać się prawdziwym pośrednikiem, łącząc rozdzielone aspekty naszej natury, by ukazało się, jak ludzka natura została stworzona na obraz Boga ponad wszelkie inne rzeczy stworzone, że dzięki swemu pokrewieństwu z Bogiem może stać się z Nim jedną hipostazą. Grzegorz Palamas starał się pokazać, że człowiek może stać się Bogiem w taki sposób, że może rozpoznać w sobie i odczuć, doświadczyć działania właśnie tych jaśniejących energii. Może odczuć w sobie blask niestworzonej łaski. I jeżeli stanie się przezroczysty, transparentny właśnie dla tego działania, to będzie mógł pokazać, czym jest realizowanie Boga w sobie, w jaki sposób człowiek właśnie owym Bogiem może się stać. W teologii prawosławnej właśnie ta droga nosi nazwę przebóstwienia, czyli theosis. Człowieka, który osiąga przebóstwienie, można określić trafnie w dwojaki sposób. Z jednej strony jest bez pochodzenia, wieczny, niebiański, ze względu na niestworzoną łaskę, która odwiecznie pochodzi od odwiecznego Boga. A z drugiej strony jest nowym stworzeniem, nowym człowiekiem. I w tym, co jest bardzo zbliżone do nich ze względu na samego siebie i swoją własną naturę. Natomiast Barlaam bardzo akcentował jeden problem. Jak to jest możliwe w ogóle, że jakiś mnich może zobaczyć światło taboru? Oczywiście Palamas odpowiadał, jak to możliwe, że apostołowie zobaczyli jakąś jasność na taborze. I wtedy powstaje specjalna koncepcja teologiczna, która pozornie jest kontynuacją neoplatonizmu, a mówiąc ściśle, myśli Plotyna, ale tylko pozornie. Ponieważ słowo energia, którym posłużył się Palamas, występuje w Piśmie Świętym Nowego Testamentu w jego wersji greckiej. Na ogół niestety to słowo jest wszędzie tłumaczone jako łaska na język polski czy na inne języki europejskie. Natomiast użyte tam słowo energia greckie mówi o pewnej mocy Bożej, która jest obecna w świecie i dzięki temu możliwy jest kontakt człowieka z Bogiem. Palamas przyznał w jednym rację,
Barlaamowi. Bóg jest absolutnie niepoznawalny, całkowicie niepoznawalny w swojej istocie. Gdyby człowiek poznał Boga w jego istocie, sam stałby się po prostu Bogiem. Ale Bóg daje się światu i daje się poznać poprzez właśnie swoje energie, poprzez swoją moc, która jest wieczna, tak jak i On, wiecznie z Boga promieniuje, jest obecna w całym świecie. Dzięki tej energii właśnie, czyli mocy stwórczej, mocy Bożej, Bóg jest obecny w świecie, nie naruszając jego wolności i równocześnie człowiek może poznawać poprzez energię Boga oraz jego dzieło stwórcze. Ani esencja boska, ani boskie energie nie są przyporządkowane jakiejś konkretnej osobie Trójcy. On zarówno Uzija, jak i energię przynależą do wszystkich trzech osób Trójcy i dopiero wtedy można o zarówno boskiej istocie, jak i boskich energiach mówić. Boskość trzech hipostas jest jedna. To jest jedna natura i nadprzyrodzona istota. Prosta, niewidzialna, niedostępna, ani niepojmowalna. Jeżeli święci mówią o jednej, dwóch lub więcej energiach bożych, to wszystkie one są pochodnymi objawieniami i mocami, i energiami tej jednej boskości, należącej do niej w sposób naturalny i nierozdzielny. Tych energii jest ogromna ilość. Można mówić o nieskończonej ilości energii, jak nieskończony jest Bóg. Jest to i światłość, i łaska, i moc pocieszająca, i moc twórcza, moc podtrzymująca życie. I w każdej z tych energii Bóg cały udziela się człowiekowi, ponieważ kocha swoje stworzenie. O energiach mówi się jak o atrybutach boskich, a więc określa się je jako miłość, mądrość, właśnie jako światło, jako wszechwiedzę boską na przykład. I prawosławni podkreślają, o tym właśnie również pisał Grzegorz Palamas, że te energie boskie są mocą Boga, to się nazywa po grecku dynameis albo energeiai, na bazie których stwarza on świat. Ale co jeszcze niesłychanie istotne i co odróżnia teologię prawosławną od teologii zachodnich, to fakt, że energie nie są stworzone. I tak należy je właśnie w kontekście prawosławnym rozumieć. Mnisi sami nie byli w stanie odpowiedzieć na zarzuty stawiane przez Barlaama, ale przypomnieli sobie, że jeden z ich uczniów, i to znakomity, jest właśnie biskupem niedaleko w Tesalonice. I zwrócili się do niego, żeby odpowiedział na postawione przez Barlaama zarzuty. W ten sposób powstało dzieło życia Palamasa, które nosi tytuł Triady, ponieważ składa się z trzech rozdziałów, a każdy jest podzielony na trzy podrozdziały ku czci Trójcy Świętej, dokonało pewnego przewrotu w sposobie myślenia człowieka i w sposobie uprawiania teologii. A ważne jest to, że cała doktryna Palamasa bazuje na Piśmie Świętym. To nie jest doktryna filozoficzna, jest to doktryna głęboko biblijna. Święty Grzegorz Palamas jako biskup Tesalonik wygłaszał bardzo wiele homilii. Także w tych homiliach wracał do właśnie wątkowego, niestworzonego światła. I trzeba powiedzieć, że jak czytamy dzisiaj triady, to jest taka bardzo specyficzna lektura, ponieważ Grzegorz Palamas cały czas podkreśla, jak ważna jest dla niego tradycja. Cytuje z dużą erudycją, miał pewnie dużą bibliotekę, po kolei zdania różnych ojców Kościoła na temat przebóstwienia, energii, na temat esencji. Wszystko to jest bardzo bogato udokumentowane i można by powiedzieć, że właściwie Grzegorz Palamas tylko uporządkował ten materiał, a nic nowego nie wniósł. Ale jest jego własny wkład, kiedy przyjrzymy się właśnie koncepcji owego światła. Ponieważ tym istotnym nowum, które pojawia się w myśli Palamasa, jest przekonanie, że światło taboru jest niestworzone. Że to jest to światło, które było na początku stworzenia świata, że to jest to światło, które pomaga także przemieniać się światu, przede wszystkim przemieniać się ludziom w procesie przebóstwienia,
A celem działania tego światła jest oczywiście taka ostateczna przemiana, która ma charakter eschatologiczny. Naturalna energia Ducha Świętego mogłaby być stworzona tylko wówczas, gdyby Duch Święty został stworzony. Problem światła był niesłychanie ciekawy u schyłku dziejów średniowiecznego Bizancjum, dlatego że światłem interesowali się wtedy właściwie wszyscy. I trzeba od razu dodać, że nie była to tylko i wyłącznie kwestia Bizancjum, tak było również w świecie zachodnim. Optyka rozwijała się wówczas w najlepsze i możemy się spodziewać, że różnego rodzaju obserwacje optyczne były robione zarówno przez uczonych, jak i zapewne także przez mnichów. Tylko że wykładnia tego światła była zupełnie inna, dlatego że mnisi ze świętym Grzegorzem Palamasem na czele twierdzili, że to światło jest niestworzone i że jego doświadczenie to jest przede wszystkim doświadczenie wiary, to jest doświadczenie człowieka religii. Podczas kiedy uczeni, także ci uczeni z Konstantynopola, uważali, że należy zajmować się fenomenem światła, ale że jest to przede wszystkim zagadnienie naukowe. I nie można mówić o stworzoności czy niestworzoności światła. Światło jest po prostu elementem tego świata. W związku z tym w zasadzie nie należy mówić tutaj o nim jako o pochodzącym bezpośrednio od Boga, będącym jakąś emanacją, manifestacją Boga. Światło jest natomiast jednym z najdoskonalszych zjawisk, z jakimi mamy do czynienia na świecie i tyle. I teraz ta podstawowa kontrowersja sprawiła, że właściwie adwersarze wysyłali sobie polemiczne listy, częściowo one zachowały się do dzisiaj, więc wiemy o tym, że był to taki problem, który nurtował wszystkich. Natomiast bardzo szybko w prawosławiu przyjęto wykładnię Grzegorza Palamasa. Ja bym powiedziała, że to w sposób bardzo istotny wpłynęło na ukształtowanie antropologii, dlatego że z jednej strony przyznano w prawosławiu ważną rolę zmysłom, ponieważ tak czy inaczej doświadczenie światła jest doświadczeniem, które integruje całego człowieka. Tak jak promień oczu zjednoczony z promieniami słońca staje się rzeczywistym światłem i dlatego postrzegamy rzeczy zmysłowe, tak też umysł, stawszy się jednym duchem z Panem, wyraźnie postrzega to, co duchowe. Palamas zbudował system, który można określić jako optymistyczny humanizm chrześcijański, który umieszcza człowieka jako koronę stworzenia, najważniejszego w dziele stworzenia Bożego, który ciągle pozostaje w relacji do Boga. Zachowana jest absolutnie wolna wola człowieka. To człowiek dokonuje wyboru, czy wchodzi w kontakt z energią Bożą, czy nie wchodzi. Zachowana jest transcendencja Boga, ponieważ Bóg poznawalny w swoich energiach całkowicie jest niedostępny i niepoznawalny w swojej istocie. Były wieki, gdy o Palamasie prawie że nie wspominano, poza tym, że jedna z niedziel Wielkiego Postu jest poświęcona jego pamięci. Ale mniej więcej od połowy XIX wieku zainteresowanie Palamasem zaczęło coraz bardziej wzrastać, by osiągnąć swoje apogeum w drugiej połowie XX wieku, kiedy pojawił się nawet specjalny, już można tak powiedzieć, nurt filozoficzny, nie teologiczny, który dokonuje przeniesienia teologicznej doktryny Palamasa na grunt filozofii i usiłuje zbudować pewien system antropologii, czyli nauki o człowieku, którą można by nazwać antropologią bazującą na teorii energii bożych. To jest bardzo ciekawe, że nauka Palamasa właściwie tak dalece wyprzedziła swój czas, że stała się bardziej dostępna i zrozumiała dla nas żyjących w XXI wieku niż dla ludzi jemu współczesnych, którzy w późnym średniowieczu, czyli w XIII i XIV wieku rozważali problemy związane z relacją Boga do świata.